Ja nie Pawle, teraz przyjdź z mocą jak błogosławione. Słowa swoje zamień w czyn, Bóg niech będzie uwielbiony. Niech zagrzy ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. Przekroczyliśmy próg nadziei, oblicze ziemi się zmieniło, bo całe życie nas szukałeś, a słońce prawdy nam świeciło. Ja nie Pawle, teraz przyjdź z mocą jak błogosławiony. Słowa swoje zamień w czyn, Bóg niech będzie uwielbiony. Niech zagrzy ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze naszą nadzieją jest i skałą. Wieki i trudne czasy miną, Bóg, wiara, honor w nas zostaną. Ja nie Pawle, teraz przyjdź z mocą jak błogosławiony. Słowa swoje zamień w czyn, Bóg niech będzie uwielbiony. Niech zagrzy ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. Pamięć zachować i tożsamość, Bogu Rodzica nam pomoże, a być świadkami miłosierdzia. Pomóż nam, pomóż Święty Boże. Ja nie Pawle, teraz przyjdź z mocą jak błogosławiony. Słowa swoje zamień w czyn, Bóg niech będzie uwielbiony. Niech zagrzy ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W ten piątek przychodzi nam zakończyć ćwiczenia rekolekcyjne, a więc przychodzi nam też połączyć Eucharystię z rozważaniem Drogi Krzyżowej. Będę chciał zaprosić do jakby podwójnego przyjrzenia się Drodze Krzyżowej w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Tę najświętszą ofiarę sprawuje za świętej pamięci Marię i Feliksa Grzesik. Byśmy mogli godnie rozpocząć Eucharystię, przeprośmy za nasze grzechy. Panie, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste,
który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Modlmy się. Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech na łódce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni w dobrym będziem utwierdzeni. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan: wróć, Izraelu, do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną Twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuję z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośnie. Będzie wspaniały jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, a zboże uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto Słowo Boże. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego.
uwolniłem od brzmienia Jego barki. Jego ręce porzuciły kosze. Wołałeś w ucisku, a ja Cię ocaliłem. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Odpowiedziałem Ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem Cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę Cię napomnieć, obyś mnie posłuchał, Izraelu. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, jego bym karmił wyborną pszenicą i nasycił miodem z opoki. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Oto słowo Pańskie. Umiłowani, słyszymy dzisiaj, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. Myślę, że tutaj
Nie trzeba wam tłumaczyć podstawowych rzeczy. Niestety bardzo często dzieje się tak, że nie potrafimy też znaleźć argumentów, kiedy ktoś opowiada rzeczy, które niezbyt może nawet rozumie. Bardzo wiele w tej chwili kontrowersji jest co do nauczania katechezy w szkole. Niektórzy mają problemy z krzyżem, jeszcze też z przychodzeniem do kościoła. Bardzo często by chcieli, żeby jak dziecko już jest zapisane na religię w szkole, to żeby już tam wszystko załatwiało, żeby uroczystość pierwszej Komunii Świętej zaliczyć bez jakiegoś bezsensownego chodzenia na msze święte, no bo po co właściwie? Świadczy to o wielkim ubóstwie i kompletnym niezrozumieniu, a przede wszystkim o braku miłości. I to nie tylko w jednym wymiarze. Pozwólcie, że się nad tym na chwilę zatrzymam. Bo problem jest coraz większy. Nawet w czasie tegorocznych rekolekcji pytałem młodzież gimnazjalną o parę rzeczy, które dotyczą historii naszej ojczyzny, aby odwołać się do słów papieża czy postaci wielkich z naszej historii. I był kłopot. Był kłopot z tym, co to jest Westerplatte i co tam się działo. O Ignacym Paderewskim to już w ogóle, czy powstanie wielkopolskie. A nawet był kłopot z Grunwaldem, chociaż tu jeszcze było najlepiej. Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał: naród, który utraci korzenie, nie ma przyszłości. Jeżeli tracimy korzenie, tracimy przyszłość. Niektórzy mówią, po co? Po co Polakom wiara, po co Polakom historia? A może zajrzyjmy do Mickiewicza. Napisał taki krótki wierszyk, Źródła. Mówisz, niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota i ojczyzna droga. Głupiec mówi, niech sobie źródło wyschnie w górach, byle by mi płynęła woda w miejskich rurach. Nie popłynie w miejskich rurach woda, jak wyschną źródła w górach. I nie nauczy się ktoś pływać jedynie z wykładu w szkole, przy tablicy. Żeby pływać, trzeba wejść do wody. I musi się nauczyć pływać od kogoś, kto to już potrafi. Nie nauczy się być chrześcijaninem ktoś, kto będzie słyszał tylko teoretyczne wykłady. A poza tym, w szkole nie spowiada się. Nie ma tam sakramentu pokuty. W szkole się nie chrzci. W szkole nie ma ołtarza. Tam się nie odprawia mszy świętej. W szkole nie ma tabernakulum, aby można było przyjść i porozmawiać z Jezusem obecnym w Eucharystii. To wszystko jest tu. Szkoła, również katecheza szkolna, ma dać wiedzę. Tym bardziej, że szkoła zdecydowanie w tej chwili nie ma wychowywać. Tak są poukładane programy. Szkoła w tej chwili nie wychowuje. Szkoła przekazuje jakieś tam informacje, niestety coraz uboższe. Szczególnie jeśli chodzi o ten wymiar, który jest związany z naszymi korzeniami. I tak jak dzisiaj też z młodzieżą gimnazjalną rozmawiałem, mają problem, by powiedzieć, co to jest ojczyzna. No, kraj, w którym się mieszka. No ale przecież dla ilu Polaków ojczyzną nie była ta ziemia, na której żyli? I dzisiaj też nie jest ten kraj, w którym pracują i płacą podatki. A ilu umierało z daleka od ojczyzny zupełnie wbrew swojej woli?
na Sybirze, na emigracji, bo jeszcze nie tak dawno, w latach 80. nawet, miejsca w kraju swoich ojców dla nich nie było. Ale też jest problem z pojęciem ojcowizna. I tak samo kompletnie nie potrafili powiedzieć, co to jest dom. Bo to coś innego niż mieszkanie. Pozwólcie, że sięgnę do słów, które napisał Antoine de Saint-Exupéry, z pewnością znany najbardziej z Małego Księcia. Książkę, z której wziąłem ten fragment, pisał do końca swojego życia. Nazywa się Twierdza. Zginął, nie dokończywszy jej, w czasie lotu bojowego. Walczył o swoją ojczyznę, o Francję, w czasie II wojny światowej. Był lotnikiem. Jako lotnik zginął. Albowiem odkryłem wielką prawdę, a mianowicie, że ludzie zamieszkują i że sens rzeczy zmienia się dla nich w zależności od tego, jaki sens ma dom. I że droga, pole jęczmienia i wypukłość wzgórza są czymś innym dla człowieka w zależności od tego, czy tworzą, czy też nie, jedną ojcowiznę. Bo oto rozproszona materia składa się nagle w całość, w coś, co jest bliskie sercu. Ale także nie w tym samym świecie mieszka ten, kto mieszka albo nie mieszka w Królestwie Bożym. Jakże się mylą niewierni ci, co się z nas śmieją i którym zdaje się, że dążą do bogactw namacalnych, których przecież nie ma. Bo jeśli pożądają na własność stada, to już kieruje nimi pycha, a już i radości pychy nie są namacalne. Podobnie ci, którzy dzieląc moje ziemie, sądzą, że je poznają. Są tam, powiadają, owce i kozy, pola jęczmienia, domostwa i góry. I co więcej, i ubodzy są, bo nie posiadają nic więcej i czują chłód. I odkryłem, że podobni są do człowieka, który kraje trupa. Pokazuje wszem wobec, powiada, czym jest życie. To tylko mieszanina kości, krwi, mięśni i wnętrzności. A tymczasem życie było owym światłem oczu, nieodczytywalnym już w popiele. A tymczasem moja ojcowizna to zupełnie co innego niż owce, pola, domostwa i góry. Ale to, co nad nimi panuje i co je wiąże ze sobą, ojczyzna mojej miłości. Mój dom, moja ojcowizna, moja ojczyzna jest tam, gdzie mieszka moja miłość. Tak często słyszymy, że ktoś mówi, że kocha Jana Pawła II, czy kochał Jana Pawła II, że Polacy kochają Jana Pawła II, czy kochali Jana Pawła II. No bardzo go kochamy. Tylko, że rzeczywiście potrafimy to kochanie przekuć w coś, co bliskie jest nauczaniu Jana Pawła II. Postawiono mu wiele pomników. Nie sądzę, że był z nich zadowolony. Tym bardziej, że nie wszystkie udane. Na pewno Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, gdzie pochylamy się nad naszymi dziećmi, nad naszą młodzieżą, będzie mu najbliższa. Ale i myślę, że bez wielkich słów, bez haseł o Janie Pawle II, również jemu bliskie będzie to, jeśli będziemy potrafili kochać.
kochać to miejsce, w którym żyjemy, kochać tych ludzi, z którymi żyjemy, kochać ojczyznę przez naszą codzienną pracę i przez pomoc, by to, co najcenniejsze, co nam przekazali nasi przodkowie, nie zmarniało, ale zostało przez nas ubogacone i przekazane dalej następnym pokoleniom. Myślę, że tutaj w tej pięknej świątyni w szczególny sposób to odczuwacie. Nie tylko dlatego, że macie do czynienia z historią zapisaną w murach, w rzeźbie, historią dbałości i starania się o to, żeby było w sposób godny, można chwalić Boga. Niech nikt nie mówi, że to jest niemieckie, bo Niemców tu jeszcze nie było, a ta świątynia już dawno stała. Ale również macie wspaniały przykład tego, że tutaj nie jest jakieś miejsce, którym się nic dobrego nie rodzi. Jestem zauroczony poziomem muzyki w waszej świątyni. Naprawdę nie jest to poziom krajowy czy europejski, to jest światowy poziom. Naprawdę. Wasze dziewczyny mogą pojechać w każdy kraniec świata i jak usiądą za organy, będą podziwiane, bo naprawdę potrafią bardzo wiele. To nie musi być Warszawa. To nie musi być Paryż. Tyle skarbów Bóg dał nam. Tyle skarbów dał nam w tym dobru, które się nazywa ojczyzna, bo przecież i my ją stanowimy. Tylko co my z tym skarbem robimy? Czy potrafimy nad nim czuwać? O to bardzo prosił Jan Paweł II, szczególnie z jasnogórskiego szczytu. Szczególnie prosił o to, byśmy nie marnowali tego daru, również daru wolności, byśmy umieli go bronić. Można byłoby tutaj naprawdę godzinami przywoływać słowa papieża, ale pozwólcie, że wrócę do tych dwóch momentów. 83 rok. Westerplatte, ale wpierw Jasna Góra. Co to znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam, nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro. A ze zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza. Im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, byśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali, zwłaszcza jeśli tak postępują inni. Te słowa kierował szczególnie do młodzieży na Westerplatte. No ja od tego czasu się trochę posunąłem, może jeszcze młodzieżą w jakiś sposób jestem. Ale te słowa są dla każdego z nas. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, o której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych. Jan Paweł II nie tylko, że jest jakąś historią, to jest przedziwne, ale chyba jeszcze więcej można wymieniać cudów, przemian serc, niezwykłych darów, które
otrzymali poszczególni ludzie po Jego odejściu do domu Ojca, aniżeli w czasie, kiedy po tej ziemi chodził. Bo tak łatwo zapominaliśmy Jego słowa. A teraz jakby potwierdzał to, że On ciągle jest z nami i ciągle chce wstawiać się za nami u Boga. Chociażby takie jedno świadectwo Bernadetta. Mam 30 lat. Jeszcze do ubiegłego roku byłam ateistką. Ignorowałam Boga, Kościół, no i papieża. Potem docierały do mnie wiadomości, że papież odchodzi z tego świata. Nie wiem dlaczego, ale zaczęłam śledzić wszystkie wiadomości i programy w telewizji. Widziałam plac Świętego Piotra, pełen twarzy, łez. Właśnie w tym momencie zaczęłam zastanawiać się, czy nie stoję czasem po złej stronie. A kiedy wiadomość o śmierci papieża obiegła świat, powtarzałam w duchu tylko jedno zdanie. Nie, nie, to nie może być prawda. Boże mój, nie. Mając nadzieję, że zdarzy się cud, oczekiwałam na jego postać, patrząc w papieskie okno. Chciałam powiedzieć mu, że do tej pory byłam ślepa. Kiedy potwierdzono wiadomość o śmierci Jana Pawła II, nie potrafiłam się już opanować. Wybuchłam płaczem. Jeszcze dziś nie umiem wytłumaczyć, co się ze mną stało. Odczuwałam straszny ból, co dla mnie samej było czymś niewyjaśnionym. Od tamtego momentu nie mam już żadnej wątpliwości. Bóg istnieje. I to właśnie jemu, Karolowi, udało się mnie o tym przekonać. Właśnie wtedy, kiedy nie potrafił mówić. Ile razy ignorowałam jego nauki. Na koniec zaprowadził mnie do Boga. Podczas jego pogrzebu oddałam mu się pod opiekę, aby pomógł mi stawać się dobrą chrześcijanką. Mam nadzieję, że papież szybko zostanie świętym. Świętym wszystkich, nawet tych, którzy podobnie jak ja odkryli zbyt późno, kim on jest naprawdę i ile miłości nam dał. Jest tak wiele spraw, za które musimy być wdzięczni Janowi Pawłowi II. Niech ta wdzięczność stanie się miłością do tego wszystkiego, co on tak umiłował. Niech stanie się umiejętnością oddania się Maryi. Niech będzie w nas drogą jego śladami. Czasem wydaje się nam, że już nic nie możemy zrobić. Że młodzi, owszem, ale ja już mam zbyt wiele lat. Zbyt często się sparzyłem. Za dużo niepowodzeń. Pozwólcie, że tę naukę zakończę również słowami Jana Pawła II. Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to. Jeśli znasz odwieczną miłość, która cię stworzyła, to wierz także, że w twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu pory roku. Jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym, abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią porą twego życia będzie wiosna. Wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie. Czeka cię niebo. Obyśmy w miłości Boga z Janem Pawłem II wszyscy tam kiedyś się spotkali.
ufnej modlitwie, powierzając wszystkie nasze sprawy Bogu, wstawiennictwu Jana Pawła Wielkiego, zanieśmy nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby był bogaty pasterzami na wzór Jana Pawła Wielkiego. Ciebie prosimy. Módlmy się o to, aby jego kanonizacja przyniosła błogosławione owoce naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, aby to orędzie, które Jan Paweł II zaniósł całemu światu, dotarło do każdego serca. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Marię i Feliksa, aby już dziś wraz z Janem Pawłem radowali się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli iść drogami, które wskazał nam nasz największy rodak. Ciebie prosimy. Panie, prosimy Cię. Niech wskazówki i wstawiennictwo Jana Pawła II wprowadzą nas w bramy raju, u kresu naszej ziemskiej drogi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie składam, aby się stały miłą Tobie ofiarą, a nam wyjednały zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. O ręce serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań. I wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Klarą, z Janem Pawłem Wielkim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powodu
powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Ty jesteś Bogiem i nie ma innego. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Ty jesteś z nami aż do końca świata. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Boś nas ukochał miłością odwieczną. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest
jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Jesteś łaskawy, pełen miłosierdzia. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Kto wierzy w Ciebie, nie umrze na wieki. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Ty nas ochraniasz, tak jak pasterz owce. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Ty nas prowadzisz drogą Twych przykazań. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Już się nie lękam, tylko Tobie ufam. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Wierzę, wierzę Tobie, Boże, ufam z wszystkich sił. Tyś jest drogą, Tyś jest prawdą, Tyś jest życiem mym. Życia jesteś chwilą, życie Tyś mym snem. Życie Tyś dniem krótkim przemijasz jak cień. Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię. Stukam drzwi na ten dzień króciutki, życie moje zmień. Króluj w moim sercu, uśmiech Twój mi daj, choć na jeden dzień. Przyjdą dnie, o pomyślne jutro, nie śmiem błagać Cię.
Daj mi serce czyste, w cieniu swym skryj mnie, choć na jeden dzień. Przy Twym boskim sercu już nie lękam się, strzał nieprzyjaciela i wspomnień mych złych. Podaruj mi, Jezu, miejsce w sercu Twym, choć na jeden dzień. Szybko stąd odejdę, aby chwalić Cię, i dniem bez zachodu z Tobą cieszyć się. Śpiewać będę Tobie przy liże aniołów, cały wieczny dzień. Modlmy się. Panie nasz Boże, przeniknij swoją mocą nasze dusze i ciała i spraw, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia, w którym uczestniczymy przez Komunię Świętą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kończy się msza święta. Niedługo będzie droga krzyżowa, ale teraz czas na podziękowania. Jest delegacja naszych parafianek, więc proszę bardzo, udzielam Wam, zacny Panie, głosu. Czcigodny księży rekolekcjonisto, przede wszystkim dziękując Bogu w Trójcy Jedynemu za tę łaskę przeżycia w tym świętym czasie Wielkiego Postu, rekolekcji świętych, jak również pragniemy w imieniu własnym i naszej wspólnoty parafialnej serdecznie podziękować Tobie za włożony trud w głoszenie tych rekolekcji świętych, w których szczególnie uwrażliwiałeś nasze serca, nasze sumienia, aby swoje życie, życie rodzinne, życie społeczne opierać na fundamencie twardym, czyli na Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii. Jak również za te piękne głoszenie, może zacznę od początku, może za wygłoszenie kazania pasyjnego w niedzielę, kiedy przybyłeś tu do nas, jak również szczególnie za sprawowane Eucharystie Święte, za tę drogę krzyżową, którą jeszcze będziemy przeżywać. Jak również za to wszystko, czym nas tu uwrażliwiałeś, a przede wszystkim za Twoje Słowo Boże, które opierałeś na nauce naszego największego rodaka, Jana Pawła Wielkiego, który niebawem błogosławionego, który niebawem będzie już święty. Jak również wspominałeś jeszcze na tych wielkich Polakach, kardynale Grądzie, na prymasie tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim, i wiemy, że opierając się na ich nauczaniu, nigdy nie zbłądzimy w życiu. Życie nabierze większej wartości, większej radości,
będziemy bardziej szczęśliwi, radośni, pogodni. Dlatego przede wszystkim pragniemy zgłębiać nauczanie błogosławionego Jana Pawła Wielkiego, żeby nie tylko faktycznie przeżywać to, jego kanonizację, przeżyć właściwie, przeżyć tak, jak powinniśmy. I brać wzór i przykład czerpać z tych wielkich Bożych sług i wielkich patriotów, którzy rzeczywiście oddali w ręce Maryi, Matki Boga, a przez nią Bogu powierzyli całą naszą ojczyznę, cały nasz naród i cały świat. Dlatego za te wszystkie Twoje trudy i prace w głoszeniu tego Słowa Bożego serdeczne Bóg zapłać w imieniu własnym i naszej wspólnoty parafialnej, a i na dalsze lata Twojej posługi pasterskiej, duszpasterskiej pragniemy życzyć Ci dużo, dużo zdrowia, obfitości łask Bożych, darów Ducha Świętego, a przede wszystkim więcej życzliwości i radości od ludzi i samych radosnych, pogodnych chwil w Twoim życiu. Szczęść Boże i jako dowód naszej radości i wdzięczności racz przyjąć te skromne kwiaty. Zapłać za te życzenia. Zanim będzie księdza Jacku jeszcze, to ja mogę dwa słowa jeszcze. Ale wy usiądźcie, bo szkoda waszych nóg. Kochani, dołączam się do waszych podziękowań dla księdza Jacka, ale także i myślę, że trzeba w tym miejscu podziękować tym wszystkim, dzięki którym te rekolekcje mogły wyglądać tak, jak wyglądały w wymiarze dorośli, gimnazjum, podstawówka. A więc oprócz księdza Jacka dziękuję bardzo księdzu Łukaszowi, który szykował tę część rekolekcji dla gimnazjum. Tam tego nie widzicie, ale tam w nawie bocznej są przygotowane piękne plakaty, przygotowane transparenty związane z Janem Pawłem II i obroną życia. Przygotowanie naszej młodzieży do Marszu Życia w Szczecinie. I dalej chcę podziękować pani katecherce Kasi, która tę samą działalność, co ksiądz Łukasz prowadził w czasie rekolekcji gimnazjum, prowadziła na terenie podstawówki. I prace, które tam widzicie, jak będziecie wychodzić z kościoła, a także i te związane z Caritasem, ale o tym już niedługo będę także i w parafii szerzej mówił. Także i pragnę podziękować tym wszystkim, którzy na terenie szkół pomagali w realizacji zadań rekolekcyjnych, a więc i młodzieży gimnazjalnej, która robiła różnego rodzaju przedstawienia, spektakle, konkursy. Tego pod kierunkiem księdza Łukasza było bardzo wiele. A także i tej grupie dzieci, która angażowała się na terenie szkoły podstawowej w to wszystko, co pani katechetka przewidziała jako część rekolekcji na terenie szkół. Ksiądz Jacek uzupełniał, ten fundament budował właśnie na terenie kościoła, bo przecież tak jak dzisiaj wspomniał, co także pięknie wysłuchałem, a co pięknie wyartykułował, rekolekcje to przede wszystkim kościół, bo ołtarz, bo Najświętszy Sakrament, bo konfesjonał, bo Boże Słowo, bo Eucharystia. Dziękuję także i liturgicznej służbie ołtarza, ministrantom, którzy w różnych momentach tych rekolekcji pięknie działali. Ksiądz rekolekcjonista wspomniał o organistkach, ale oczywiście ja także i do tych podziękowań się dołączam. Dziękuję paniom, które na plebanii dbały, aby ksiądz rekolekcjonista nie wyjechał chudszy z rekolekcji niż przyjechał. A więc Bóg zapłać także i za tę kuchnię. Bóg zapłać także i wam wszystkim za każdy moment zaangażowania, ale przede wszystkim i za udział w tej liturgii, nie tylko dzisiejszej, ale całorekolekcyjnej, a także i za przeżyty sakrament pokuty i za licznie przyjętą Komunią Świętą. Ale ostatnie słowo i tak dzisiaj należy do księdza Jacka, więc ja już kończę. Jeszcze Bóg zapłać księdzu proboszczowi za zorganizowanie całych rekolekcji, za to, że mnie zaprosił.
jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny za tę atmosferę modlitwy, bo naprawdę tu przy ołtarzu czuć, jak odprawiamy razem mszę świętą, albo ksiądz odprawia, a reszta patrzy, co on robi. Także Bóg zapłać za to, że czułem, żeśmy razem sprawowali tajemnicę Eucharystii. By uzyskać odpust zupełny, należy pomodlić się w intencjach papieża i wyznać wiarę. Myślę, że w czasie Drogi Krzyżowej można ofiarować w tych intencjach, można pomodlić się indywidualnie, nie będziemy już przedłużać. Natomiast przyjmijcie teraz błogosławieństwo, które niech z wami pozostanie i zapraszam na trochę inną pewnie niż zwykle Drogę Krzyżową. Pan z wami. I z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawia, byście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca. Amen. Wszystkim, którzy go naśladują w jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Pęka skała, spada mrok, czarne chmury, pędzi wiatr, błyskawice lśnią co krok, szlocha słońce, płacze świat. Panie, coś umierał w strasznej męce. Panie, coś mi siebie dał. Płaczę z żalu moje serce, tak podobne do tych skał. Panie, przymnóż wiary swym pokojem. Panie, pomóż patrzeć wzwyż, z tobą złączę życie moje. Jeszcze raz podniosę krzyż, ze mną w raju będziesz dziś. Matko, oto jest twój syn. Ojcze, przyjmij duszę mą. Nie pamiętaj ludzkich win. Panie, coś umierał w strasznej męce. Panie, coś mi siebie dał. Płaczę z żalu moje serce, tak podobne do tych skał. Panie, przymnóż wiary swym pokojem. Panie, pomóż patrzeć wzwyż, z tobą
życie moje jeszcze raz podniosę krzyż. Kochani, za chwilę rozpoczniemy drogę krzyżową. W tych podziękowaniach zapomniałem, chcę uzupełnić jeszcze jedną ważną grupę, która pomogła nam w rekolekcjach. To są nauczyciele z naszych szkół. Bardzo Państwu dziękuję. Teraz przekazuję księdzu rekolekcjoniście mikrofon. Proponuję, abyśmy dzisiaj wybrali się dwa razy na drogę krzyżową. Pierwszy raz byśmy dzisiaj przeszli tymi drogami, którymi szedł Chrystus z krzyżem. Jak udamy się do Jerozolimy, najpierw spotkamy miejsce, gdzie można wypożyczyć krzyż. Raczej bardzo trudno wejść na miejsce, gdzie Jezus został przez Piłata skazany, gdzie był biczowany, ponieważ twierdza Antonia, która dalej góruje nad placem świątynnym, w tej chwili jest zajęta przez szkołę arabską i nie za bardzo tam widzą dla nich no, kogoś, kto jest przeszkadzającym, intruzem. Można za oczywiście drobną odpłatnością, jak zwykle, taki krzyż wypożyczyć i tak pielgrzymi czynią i ruszają stąd uliczkami Jerozolimy. Tak wyglądają stacje drogi krzyżowej. Przeważnie, czasem jest to kaplica, ale przeważnie taka tarcza na murach przy ulicy oznacza jakieś wydarzenie umiejscowione czasem trochę symbolicznie na tej drodze. Tak wygląda droga krzyżowa. Tam jeszcze pozamykane sklepy, bo jest to bardzo wczesna pora, ale później straganiarze wystawiają swoje stragany i tak idąc z krzyżem, to się wącha przyprawy, to słodycze, to ryby albo mięso, albo jakiś zapach do konfekcji dochodzi. Równocześnie chwytają za rękaw, próbują wcisnąć swój towar, zachwalają. Także zamieszanie jest spore. Stąd też bardzo wcześnie rano albo wręcz w nocy często drogę krzyżową się odprawia. Jezus tak samo przeciskał się przez tłum, który załatwiał swoje różne sprawy. Ta tablica jest świadectwem obecności naszych rodaków. Polacy wygnańcy przebudowali kaplicę trzeciej stacji drogi krzyżowej w Jerozolimie na podziękowanie Panu Bogu za ocalenie i opiekę w czasie II wojny światowej 1939-1945. Poniżej ten sam napis w języku francuskim. Te malowidła, które znajdują się w kaplicy, wykonał ówczesny ambasador Rzeczypospolitej rządu na uchodźstwie. Niestety w tej chwili niszczeją, ponieważ kaplica wróciła we władanie Ormian. Nie za bardzo się nią zajmują. Tam zresztą sklepy zostały otwarte. Także no, możemy troszeczkę być zdumieni tym, co tam zastaniemy. Tak wygląda inna stacja drogi krzyżowej przy Patriarchacie Koptyjskim. Koptowie to są chrześcijanie Egiptu, to są ci właściwi Egipcjanie, którzy przyjęli chrześcijaństwo, Arabowie później najechali na Egipt. Kolejna stacja drogi krzyżowej, inne miejsce na drodze, którą Chrystus kiedyś niósł krzyż. A tak właśnie w nocy, też ulicą Jerozolimy, starej Jerozolimy, odprawia się nabożeństwo. Widzimy po prawej stronie takiego chłopca. To jest Arab. Można się spotkać z czymś takim, że Arab czy Arabka przechodząca obok odprawiających drogę krzyżową dotknie ręką krzyża, uczyni znak krzyża na sobie. Tylko Arabowie bywają chrześcijanami i oni
Włączają się w modlitwę wszystkich pielgrzymów, którzy drogę krzyżową odprawiają, choćby takim gestem. Tu już mamy podejście bezpośrednio do Bazyliki Grobu Pańskiego, do Bazyliki Zmartwychwstania. Wchodzi się właściwie na dach tej budowli. Tu już właśnie jesteśmy na dachu świątyni, częściowo zrujnowanym, i tutaj mieszkają mnisi koptyjscy. Jest to ostatnie miejsce, gdzie idziecie z krzyżem. Krzyż tutaj się zostawia. Te takie nieforemne okienka i drzwi to są właśnie wejścia do mieszkań mnichów i schodzi się przez wąski korytarz kaplicę koptyjską do wnętrza Bazyliki Grobu Pańskiego. Tak wygląda główne wejście do bazyliki i tu po prawej stronie, pokazuję teraz strzałką, pod tą częścią budynku, jak są te schody prowadzące na górę, tutaj jest Golgota. Miejsce, w którym stał krzyż Chrystusa. Tak wygląda miejsce, gdzie stał krzyż. Tam pod ołtarzem jest otwór, można włożyć rękę i dotknąć skały Golgoty. Poniżej, na parterze, jakbyśmy powiedzieli, jest odsłonięty kawałek skały, który, jak mówią przekazy, w momencie śmierci Chrystusa pękł, a krew Chrystusa zabarwiła skałę tak, że ona po dzień dzisiejszy zachowuje taki kolor. To miejsce jest pod opieką kościoła ormiańskiego. Jest to miejsce, w którym przygotowywane było ciało Jezusa do pogrzebu. Przynajmniej symboliczne, bo co do dokładnego miejsca trochę jest kontrowersji i sporów. Tak wyglądały groby w czasach Jezusa i tak należy wyobrazić sobie grób, w którym Jezus został pochowany. Widzimy wejście do grobu i tutaj jest kamień. On ma taki specjalny tunel przygotowany i by zamknąć grób, ten kamień zatacza się, zamykając wejście. To właśnie z takim kamieniem miały kłopot niewiasty, idąc w niedzielny poranek do grobu Jezusa, by dokończyć pogrzebu. Kto im ten kamień usunie, odtoczy? Tak wyglądało wnętrze. Jest to oczywiście inny grób. Nisza, w której składano zwłoki zmarłego. Jak widać, można się spokojnie zmieścić. A tak wygląda dzisiaj grób Pana Jezusa. Jest to cerkiewka, prawosławni tym miejscem zarządzają, którą obudowano skałę, bo pielgrzymi zabierali ze sobą na pamiątkę i tak dokładnie rozebrali, że trzeba było nie tylko obudować skałę grobu Pańskiego, ale i jeszcze wzmocnić metalowymi sztabami, gdyż groziło wszystko rozpadem. Ta konstrukcja jest właśnie po to, aby skała grobu Pańskiego się nie rozpadła. Tak wygląda schemat budynku, czyli Bazyliki Zmartwychwstania. Grób Chrystusa pod wielką kopułą, a tam na ciemno taka plama, to jest Golgota. Tak wygląda dzisiaj wejście do grobu Pańskiego. Płoną tam wiecznie lampy oliwne. Mnisi prawosławni co jakiś czas uzupełniają oliwę w lampach, aby nie zagasły. Tyle naszej wędrówki po dzisiejszej Drodze Krzyżowej. Wybierzemy się teraz na Drogę Krzyżową Jezusa, by rozważyć to, co On na tej drodze, na tym szlaku przeżył. Czas Wielkiego Postu to rozważanie Drogi Krzyżowej. To przejście po krwawych śladach stóp Jezusa, aż na szczyt Kalwarii,
Tam znajdujemy krzyż, centrum chrześcijaństwa, który stał się dla człowieka drogą do zbawienia oraz misją dla wszystkich pokoleń chrześcijan. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. To nasze winy skazały Cię na śmierć. Twoja męka przyjęta z miłości, niech da nam zbawienie i siłę. Niech sprawi, że zniknie z ziemi przemoc i zakróluje miłość. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja druga. Jezus przyjmuje krzyż. Twój krzyż, o Jezu, był obciążony goryczą naszych ciał i dusz. Spraw, by nikt nie został zgnieciony przez krzyż, ale daj nam naśladować Cię z cierpliwością, nadzieją, wiarą. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Poznałeś, Panie, upokorzenie, które powala. Daj nam odwagę, by spotkać się z Tobą i rozpoznać Cię, obecnego w cierpieniu, kiedy nasze siły nas opuszczają i doświadczamy słabości. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja czwarta. Jezus spotyka Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezu, niech Twoja Matka, która Ci towarzyszyła na drodze krzyżowej aż na Kalwarię, towarzyszy i nam i da nam siły, by przyjąć cierpienia życia. I Ty, któraś współcierpiała, stacja piąta. Pomoc Szymona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Często, Jezu, spotykamy krzyż na naszej drodze.
Niech Twoja łaska dopomoże nam nieść nasz krzyż i przyjmować również ten bliźnich z miłością i troską. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Spotykamy Cię, Jezu, każdego dnia w ludziach nam znanych i obcych nam, tych ważnych i tych bez prestiżu. Daj, byśmy z wiarą w nich rozpoznali Ciebie, a nasza miłość niech pomoże nam służyć, szczególnie tym cierpiącym. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja siódma. Drugi upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ojcze, kto trwa w ciemnościach niewiary, niech zobaczy światło wiary. Kto jest zgnieciony ciężarem rozpaczy, niech odzyska ufność. Kto jest zaślepiony przez nienawiść, niech na nowo pokocha szczerym sercem. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja ósma. Niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pozwól nam, Panie, rozpoznać i płakać nad naszymi winami. Nawróć nasze serca i ożyw w nas pewność Twojej ojcowskiej miłości. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, spraw, byśmy nie szli za idolami tego świata, ale przyjęli tylko Ciebie, który jesteś Bogiem. Spraw, by w Twoim ciele pokrytym ranami i w Twojej męce został zgładzony nasz grzech. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziesiąta. Jezus odarty z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ojcze, daj Twojemu Kościołowi ubóstwo i nadzieję, by był zawsze gotowy służyć ubogim i siłę do walki, aby żaden człowiek nie był pozbawiony swoich praw i godności. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cześć, 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 cześć.
z miłości do Ojca i z miłości do nas. Wypełniłeś boski plan zbawienia. Przyjdź i dopomóż nam w każdym momencie naszego życia wypełniać zawsze wolę Ojca. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezu, umarłeś, by otworzyć nam bramę raju. Spraw, by każdy człowiek Cię przyjął, rozpoznał, wielbił i kochał już tu, na ziemi, w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą w chwale bez końca. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie, w Twoim ciele pozbawionym życia znajdujemy źródło życia. Niech ono będzie dla nas chlebem, który podtrzymuje nas w drodze do Ciebie. I Ty, któraś współcierpiała. Stacja 14. Jezus złożony w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W Twoim grobie, Synu Boży, dokonało się zjednoczenie naszej śmiertelności z nadzieją zmartwychwstania. Daj przez tajemnicę Twojej śmierci udział w tajemnicy zmartwychwstania. Któryś za nas cierpiał rany. Któryś za nas cierpiał rany. Któryś za nas cierpiał rany. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.